przygotowujesz się do takiej trudnej roli? Czy to jest tak, że ty sam rozmawiasz, czy z kierownikami więzienia, czy z więźniami, czy raczej już opierasz się na tym, co reżyser i scenarzyści ci przekażą? Czy to każdy projekt jest inny. Akurat w Skazanej mamy taką sytuację, że dużą wiedzę oraz dostęp do tej wiedzy, którą zresearchowały wcześniej scenarzystki Bartek Konopka jako reżyser, który też ją posiadł, Tomek jako producent. Dużo rozmawialiśmy o tym, co oni już wiedzą, co ja też wiem z jakiegoś innego doświadczenia. Samych penitencjarnych tam, czy kierowników, czy klawiszy. Ja miałem jakiś kontakt, bo są konsultanci na planie i to jest też okej. Natomiast tutaj jednak trochę opowiadamy trochę bardziej o człowieku, więc ten dostęp do ludzkich emocji, myślę, jako aktor mam większy niż osoba, która po prostu jest, no wiemy, jak się zachowywać, mamy przeszkolenie, jak i kiedy otwierać którą część drzwi, na przykład górną czy dolną, i jakie są komendy, jak to powinno funkcjonować profesjonalnie, no ale emocje nam nie podpowiedzą.